Dzień dobry, witajcie, mój przepiękny głos nadal na propsie, nic się nie zmienia, jest tylko coraz większa chrypa. W każdym razie przyjechaliśmy do Blancza po pączki. Nie będę smażyć pączków, nie będę również smażyć chrustu. Ostatnio miałam meeting pierogowy, więc odpuszczam sobie przygotowywanie słodkości na tłusty czwartek. Nie wiem, czy będziemy kupować pączki w Krispy Kreme, czy w polskiej hurtowni, bo muszę zrobić zakupy, ponieważ ostatnio kupiłam przepiękną ligawę i będę robiła placka po węgiersku. Tak za mną chodzi. No po prostu, słuchajcie, prześladuje mnie placek po węgiersku i w końcu muszę go sobie przygotować, bo mam straszną ochotę. Ja uwielbiam placka po węgiersku. To jest, słuchajcie, chyba moje ulubione albo jedno z kilku dań, które naprawdę mogłabym mieć na okrągło. Teraz szukamy miejsca parkingowego, jesteśmy w Blanchu, ponieważ ja mam jedną rzecz do zwrotu. Ostatnio kupiłam bluzkę w Top Shopie. Ale powiem wam, że fason bluzki mi się bardzo podoba, ale rozmiar jest na mnie trochę za mały, jest za obcisła. Miałam ją zamawiać online, ale później byłam z Weroniką na babskim wypadzie w centrum, wiecie o tym, bo nagrywałam film, albo wam o tym wspominałam, już nie pamiętam, krótko mam pamięć, ale jednak nie zamówiłam, tą bluzkę oddaję, bo kupiłam śliczną sukienkę w River Island, której jeszcze nie mierzyłam, bo nie miałam czasu, ale ją zmierzę, mam paragon, więc jak coś będzie nie tak, to albo wymienię, albo oddam. Ale wydaje mi się, że to jest taki krój właśnie na moją figurę. Więc idziemy do Zary, bo mi pękły zawodnie dzisiaj. Taka dupa duża, wiecie, tak ciągle mi piszecie, że Aga, ty masz takie zgrabne nogi, a spodnie pękły w tyłku. No i co? No ale tak, to nogi to nie tyłek. Ja byłam ostatnio w Arnott, chciałam kupić tonik The Ordinary, ale niestety nie było, były inne produkty, które wam pokazywałam, a wstąpiłam dzisiaj do Beauty 2, bo ostatnio jak robiłam zakupy, to zauważyłam właśnie, że mają szafę z tymi produktami i udało mi się kupić brakujący produkt, także bardzo się cieszę. Wiecie, gdzie najlepiej gotują? W naszej ulubionej restauracji. Dzisiaj będę do Dominika tak, ja przez dwa dni stałam przy blacie, lepiłam, faszerowałam pierogi ruskie, pierogi z kapustą, robiłam Weroniczce uszka z farszem na ruskie. A ty gotujesz w czwartek. No dobra, nie, obiad jednodaniowy tylko, bo zupa była gotowa, z tej pory jest na balkonie, więc tylko będzie musiał ewentualnie ogarnąć drugie danie. No to gotowo, to znaczy za niego ugotują, podadzą, my zjemy. Tak? Przyszło moje jedzonko. Ostatnim razem ja jadłam burgera. O właśnie, mówiąc o burgerach. Wujek tutaj ma klasyku burgera. Nie, bacon burgera. A bacon burgera, sorry, nie klasyko. Bacon burgera. A ja ostatnim razem miałam hot stuff, czyli ostrego burgera. I tutaj mam chicken gourmet i ciocia Aga ma pizzę. Words you've spoken, 'cause some dreams are meant to be broken. Aparat włączony, bateria sprawdzona, rozpoczynam film i uciekam na autobus, bo jeden przed chwilą mi uciekł. Zagadałam się z Dominikiem, podchodzę do okna, patrzę, autobus, na który czekałam, właśnie odjechał. Jadę zrobić zakupy i jadę też przymierzyć spodnie. Jeżeli będą, na stronie pokazuje mi, że powinny być w tym rozmiarze, w którym szukam, czyli 10 albo 12, ale wiecie, na stronie może pokazywać, a w sklepie może nie być. Ale jadę, bo mi się tak strasznie podobają, że jadę, więc wam pokażę, jak już będę na miejscu. Muszę też kupić wędlinę, więcej wędliny, żeby pomrozić, ponieważ te wędliny w tych opakowaniach hermetycznie zamkniętych, tam jest dosłownie, nie wiem, 7-8 plasterków, nawet nie wiem czy 8, to nawet się nie ma z czym rozpędzić na kanapki do pracy, na kanapki do szkoły i słuchajcie, półtora takiego opakowania wędliny na raz idzie, więc lepiej kupić wędlinę na wagę, a mam sprawdzoną wędlinę, którą kupiłam ostatnio, jak byłam w centrum z Weronisią i powiem wam, że była super po mrożeniu, więc ją właśnie kupię. U nas bardzo, bardzo zimno, ma padać śnieg, śnieg z deszczem, śnieg, grad, w ogóle pogoda okropna, więc ja się ubrałam tak na cebulkę, to w sumie czy na cebulkę, zawsze mam czapę, jak jest chłodniej, zawsze mam szal, oczywiście moje ciepłe buciki. Myślałam nad tymi miodowymi, ale te mi się szybciej wsuwa. Dodatkowo jeszcze, wiecie, wyczekiwałam na autobus, autobus i tak zwiał. Dobra, więc jeszcze wyniosę śmieci, będzie z głowy.
Mam również rękawiczki, to są rękawiczki z Reserve, kurtka Holland Cooper i czapka również Holland Cooper. Taki mój zestaw, kurtkę kupiłam w tamtym roku właśnie jakoś jesienią, polecam Wam, bo jest ciepła, ma fajny duży kaptur, więc jestem bardzo zadowolona i na pewno będę ją miała na bardzo, bardzo długo. No jest w praktycznym kolorze czarnym, bo wcześniej miałam inne kurtki w innych kolorach, no i nie były tak praktycznie, pasowały do wszystkiego jak właśnie kurtka w kolorze czarnym. To jest taka klasyka w naszej szafie, kurtka, płaszcz, czarna sukienka czy czarna spódniczka, nawet i czarne spodnie. Właśnie za tymi spodniami też się muszę rozejrzeć, ponieważ te jasne, które Wam pokazywałam jakiś czas temu, mają plamę, ja jej nie zauważyłam. No ale dobra, chowam Was do torebki, żeby Wam cieplutko było. Zabieram śmieci, sprawdzam, czy wszystko wyłączone i uciekam na autobus. Mam nadzieję, że ten mi nie ucieknie. Ale jak się rozgadam, to na pewno. Kilka godzin później wróciłam do domu, przemarznięta, zaraz będę jadła obiad. Dodatkowo jeszcze tak strasznie lało i wiało, nawet nie wyjmowałam kamery, bo miałam dwie torby z zakupami, które nawet tutaj stoją. Byłam jeszcze w polskim sklepie, to jest sklep polski, połączony również z restauracją i z wędlinami oraz mięsem na wagę, albo hermetycznie zamknięte mięso i wędliny. Jak, znaczy mięso nie wiem, wędliny na pewno. Co do mięsa nie jestem pewna. W każdym razie do mnie zadzwonił, że kończy się chleb, więc kupiłam chleb, którego już tutaj nie widzicie. Kupiłam również koncentrat pomidorowy, który zaraz muszę dołożyć do zupy, ponieważ wczoraj mi brakło. I kupiłam wędlinę, kupiłam jej więcej, żeby pomrozić. Tutaj jest ulubiona wędlina. Jaka jest ulubiona wędlina Weroniki? Szyneczka konserwowa, przepiękna. Tutaj kupiłam szynkę ze starej wsi. Kupiłam również tarczyński ham. Zaraz dojdziemy, zaraz zobaczymy, która to jest. Która jest tutaj, mróz. A tutaj mam szynkę ciemną, a tutaj mam szynkę kruchą. Zaraz Wam zresztą pokażę, naprawdę przepiękne szynki. My nie lubimy wędlin z przerostami. Ja wiem, że są osoby, które taką wędlinę spożywają, ale ja jak nawet mam swoją ulubioną wędlinę, a widzę, że jakieś przerosty się pojawiają, nigdy nie kupuję. O, zobaczcie, jaka piękna szyneczka. Tutaj jest kolejna. Teraz to będę wszystko pakować, bo no, tego jest za dużo. Ja to kupiłam właśnie z myślą na świeżo teraz do kanapek i kupiłam również po to, żeby pomrozić. Widzicie, nie dokładnie są naklejki opisane, więc wam nie pamiętam dokładnie nazwy. Tutaj jest kolejna. I tutaj jest jeszcze jedna, oj kurde, jedną ręką ciężko się otwiera, to Wam pokazuję ekspres. Wera, pomożesz mi, chodź. A konserwa to nie będę Wam pokazywać. Kupiłam również w Tikka Maxie, przeszłam przez Zary, nie, przeszłam, poszłam do Zary, chciałam sprawdzić, czy są spodnie, nie było mojego rozmiaru. Przeszłam przez Debenhams i wyszłam bardzo blisko Tikka Maxa i wstąpiłam sprawdzić, czy jest moja ulubiona herbata. Nie potrzebna mi jest puszka, puszkę komuś oddam, ale nie było w torebkach, w pudełeczkach, ale super. Więc tutaj dwie rzeczy Weronika pokazuje, które jej kupiłam. W każdym razie była w puszce 40 torebek Earl Grey, moja ulubiona, a mi się już kończy. Nawet na stronie Williamson Tea ta herbata jest wyprzedana, bo ostatnio chciałam zamawiać z UK. Miałaś mi szynkę otworzyć. Hej, kto to pomalował paznokcie na czerwono? To przed tym balem, tak? Disco, no, disco, bal. Pokaż. O, tutaj jest kolejna, możesz. Przetestuj. Moje. Pyszna? Pyszna. No to wcinaj. Ale przed chwilą nabroiłam, spadła mi stacja parowa. Znaczy, no niespecjalnie, nie planowałam, żeby zahaczyć o kabel i ją zwalić. Po prostu nagle popsuła się pogoda, przyszły chmury. Tak zaczęło lać niesamowicie, że ja szybko wnosiłam pościel, za chwilę suszarkę i idąc tą pościelą zapomniałam, że ja mam rozstawioną deskę ze stacją parową włączoną i zahaczyłam o kabel, góra, czyli żelazko zostało na desce, a cała reszta spadła, wylała się woda. Jak się strasznie wystraszyłam. Koty to samo, bo nagle wiecie, huk w mieszkaniu. Ja oczywiście zaraz panika, że coś się przydarzyło, coś się stało i po mojej stacji, którą naprawdę uwielbiam i ona za nią tylko będzie miała rok, odkąd ją kupiłam. Ale na szczęście nic się nie stało, działa, bo dokończyłam prasowanie. Zresztą nawet widać tutaj na fotelu Weroniki przy biurku rzeczy wyprasowane i gotowe do schowania do szafy. Opróżniłam wodę, wszystko sprawdziłam. Ale jest okej, nic się takiego nie stało. Wiecie, to jest jak człowiek coś robi szybko, no i po prostu zapomina o tym, że
Na desce stoi stacja parowa, jest podłączona, przedpokój jest wąski i ja swoimi nogami zahaczyłam i była wywrotka. Znalazła się na panelach, a nie na desce do prasowania. No ale tak czasami bywa. A ty co robisz, maruderze? Otóż tutaj jest odkurzacz rozłożony, bo będziemy odkurzać. Znaczy ja będę. Hej, co robisz? Nie. Daj jednego. Dobra, daj dwa.